Wielokrotnie już puławscy policjanci ostrzegali osoby starsze przed oszustami, którzy wykorzystując samotność i chęć pomocy rodzinie, próbują wyłudzić znaczne sumy pieniędzy. Okazuje się, że w okresie przedświątecznym przestępcy nie próżnują. W ostatnich dniach wpłynęło wiele zgłoszeń o nieuczciwej działalności szajki na terenie powiatu. Jedna osoba dała się oszukać, oddając fałszywej rodzinie niemal 100 tysięcy złotych. Dokumenty w Puławach już od rana zaczęły wpływać zgłoszenia dotyczące prób oszustw, głównie na mieszkańcach gminy Puławy. Osoby dzwoniące, głównie kobiety, informowały rozmówców, że ktoś z rodziny miał wypadek i że należy jak najszybciej wpłacić dużą kwotę pieniędzy, żeby te osoby nie zostały zatrzymane, żeby nie trafiły do aresztu. Przeważnie dzwoniła kobieta, informowała, że siostra, syn, synowa spowodowały wypadek i tylko dzięki właśnie tej dużej kwocie pieniędzy może nie trafić do aresztu. Do godziny 14 otrzymaliśmy 30 tego typu zgłoszeń. Akcja informacyjna, którą podjęliśmy już od razu po pierwszym zgłoszeniu, była bardzo szeroko zakrojona na skalę całego powiatu. Zaangażowane zostały wszystkie media, zaangażowane zostały takie instytucje jak Starostwo Powiatowe, jak Urząd Miasta, jak Urząd Gminy Puławy. Informacje na temat działania oszustów dotarły do wszystkich gmin na terenie naszego powiatu. No niestety okazało się, że mimo tak szeroko zakrojonych działań, mimo tylu osób zaangażowanych w przekazanie tej informacji, jedna osoba dała się oszukać. To 82-letni mieszkaniec gminy Janowiec, który odebrał telefon i usłyszał właśnie informację, że jego syn spowodował wypadek i tylko wykupienie go może spowodować to, że nie trafi do aresztu. Mężczyzna wraz z żoną uzbierali wszystkie pieniądze, które mieli w domu, było to 37 tysięcy, przekazali oszustom. Oszustów w tej chwili szukają policjanci, natomiast niezmiennie apelujemy o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Czerwona lampka powinna nam się zaświecić już wtedy, kiedy rozmówca używa słowa natychmiast, a następnie kiedy używa słowa pieniądze. Jeżeli ktoś oczekuje, że w bardzo szybkim tempie przekażemy pieniądze, zwłaszcza nie rozłączając rozmowy, nie kontaktując się ani z policją, ani z członkami rodziny, to powinno wzbudzić naszą czujność. Oszuści wykorzystują podobny schemat, dzwonią zwłaszcza do osób starszych, zwłaszcza do takich, które są samotne, bądź też mieszkają już same, a dzieci się wyprowadziły i nie można z nimi od razu nawiązać kontaktu, żeby zweryfikować chociażby te informacje, które przekazują oszuści. W ostatnim czasie właśnie ta metoda, czyli na wypadek i na policjanta, jest najbardziej popularna wśród oszustów. W ubiegłym tygodniu również odnotowaliśmy tego typu próby oszukania mieszkańców, tym razem gminy Kazimierz Dolny. Tam w miejscowościach Rzeczyca i Kolonia Rzeczyca również dzwoniły kobiety, które także w podobny sposób próbowały oszukać te rozmówczynie. Do podobnych sytuacji dochodziło też w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu opolskiego, a wczoraj w podobny sposób dała się też oszukać osoba z Zamościa. Komendant powiatowy policji w Puławach w trosce o bezpieczeństwo oszczędności życia osób mogących paść ofiarą nieuczciwych ludzi wystosował apel o ostrożność, szczególnie w kontaktach telefonicznych z domniemaną rodziną i zgłaszanie każdorazowej próby wyłudzenia na najbliższym posterunku policji.